Dobry wieczór, witajcie. Jednak się udało, chyba. Jeszcze nie będę zapeszać, bo jeszcze się wszystko może nie udać. Zapraszam Was na wieczorne wydanie porannej Melisy, czyli mamy wieczorną, poranną Melisę, czyli taką Melisę z prądem albo Melisę na dobry sen. Także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Zuzia Wandołowska, już nie Antecka, także to możecie zapamiętać. Mówię trochę cicho, mam wrażenie, a to dlatego, że za ścianą śpina kożerca, a niestety dosyć długo mu szło zasypianie. I mam jakiś taki lęk, że może się obudzić. W ogóle jakiś na Instagramie mam jakiś taki piękny, w ogóle gładką cerę i w ogóle, a nie mam filtra, o dziwo, na Instagramie, także okej, cześć, dobra, witam, jesteście, widzę, że i na Facebooku, i na Instagramie już się trochę osób zgromadziło, cześć, cześć, Adrianna, witam Was bardzo serdecznie, witajcie, dobry wieczór, słuchajcie, mam nadzieję, że Wasze dzieciaki już śpią, szpina kożerca zasnął. Ale po przebojach, za chwilę Wam opowiem, co on wymyślił, bo oczywiście dzisiaj musiał coś wymyślić, bo kiedy? Co prawda u mnie akurat to większość wieczorów jest pracujących i zajęta, więc można powiedzieć, że to wcale nie jest taka to prawo Murphy'ego. Zaraz Wam opowiem, natomiast chcę Wam tylko na wstępie powiedzieć, o czym dzisiaj gadamy, dlaczego wieczorem. Generalnie wieczorem dlatego, że no właśnie jestem już ze szpina kożercą przez ten cały tydzień i przyszły tydzień też, a zatem od rana poranna Melisa nie miała aby szansy się udać, natomiast wieczorna jest też schematem. Ja już mam meliskę, zdążyłam mi troszkę wystygnąć, ale ja taką lubię. Także wasze zdrowie. I miło też jest wieczorem sobie pogadać. I słuchajcie, dzisiaj Melisa może być trochę dłuższa, chyba że tamten kolega postanowi nas odwiedzić. Różnie może być. Dzisiaj Meliska trochę dłuższa. Będziemy mówić generalnie o tym, co podawać dzieciom w czasie rozszerzania diety, a czego lepiej nie podawać, więc tematów mamy dużo. Obalimy trochę mitów, pogadamy o tym, co warto, a czego nie warto podawać, na czym skupić się w tej diecie niemowląt. Więc siłą rzeczy porozmawiamy też o celu rozszerzania diety, czyli o tym, po co w ogóle jakieś produkty dzieciom podawać. Zatem mamy dużo tematów do omówienia. Natomiast tak sobie pomyślałam, zaplanowałam, żeby dzisiaj też opowiedzieć Wam trochę. Tak na luzie, na spokojnie o tym ostatnich wydarzeniach, czyli o premierze Planera Smaków, właściwie przedpremierze Planera Smaków, czyli moim pierwszym fizycznym produkcie, który powstał. Pierwszy fizyczny produkt, który jest już w przedsprzedaży, właściwie dzisiaj ta przedsprzedaż się kończy, więc jeżeli jeszcze chcesz zakupić Planer Smaków w najniższej cenie w przedsprzedaży, o, to jest jedna część. To jest tylko jedna część planera smaków, ale to mam z drukarni. Pamiętajcie, że to jest przedsprzedaż, więc do planery jeszcze trzeba tak 2 tygodnie gdzieś poczekać, ale już one się drukują i za chwilę będą lecieć do Was. To teraz jest jakby najlepszy moment, bo dzisiaj jest ostatni dzień przedsprzedaży i tam już był moment, że już prawie nie było planerów, bo jakby jest ograniczona liczba planerów przedsprzedaży, natomiast je trochę dorzuciłam. Dorzuciłam tam chyba ze 20, także trochę tych planerów w tej chwili jest w sklepie. I chcę Wam też powiedzieć o tym, co ja sobie planuję na przyszłość, bo ja mam trochę planów związanych z planerem i z tym, co będzie później, więc mam nadzieję, że na koniec tej merytorycznej treści uda mi się poopowiadać Wam trochę o tym właśnie, przynajmniej tym, którzy zostaną i którzy będą chcieli posłuchać, o tym, jaki mamy plany na szpinak na przyszły rok i co tam się będzie działo. Także to tyle na razie słowem wstępu. Na co ci zaskoczenie, no nie? Wieczorna Melisa. Kto by się spodziewał, że wieczorem można Melisę pić, prawda? Słuchajcie, a dlaczego w ogóle jakby myślałam, że naprawdę się spóźnię i myślałam, że nie dotrę po prostu dzisiaj na to spotkanie? Dlatego, że szpinakożerca sobie wymyślił. Znaczy, nie jestem do końca pewna, co on sobie wymyślił. Moje dziecko jest generalnie przesłodkie. W sensie, jakby on czasami ma takie fazy, że on jest aż słodki do. Tak? On jest tak miły i tak cieplutki i taki słodziutki i tak by wszystkim chciał pomóc i w ogóle. Oczywiście też ma swoje fizie, mizie i tak dalej, ale czasami ma takie słodkie zjazdy, że to jest niesamowite. I dzisiaj właśnie wymyślił sobie taką słodką jazdę.
O co chodzi? Otóż wymyślił sobie, że on oczywiście wierzy w Mikołaja, bo on jest taki bardzo, bym powiedziała, wrażliwy, bardzo takim wyobraźni, ma dużą, jakby bardzo jego nakręca ten temat mikołajowy. I wymyślił sobie, no bo ja nie dostałam prezentów od Mikołaja, nie? Więc wymyślił sobie, że on mi da prezenty od Mikołaja, w sensie on tak sobie wymyślił, natomiast nie chciał mi powiedzieć, że on mi da prezent od Mikołaja, tylko wymyślił sobie, że ja mam zasnąć i on mi wtedy podłoży, w sensie on mi tego nie powiedział, tylko odpowiedział, że ja mam zasnąć i mam czekać na Mikołaja, tylko mam spokojnie leżeć, bo pewnie Mikołaj dzisiaj w nocy przyjdzie. No i oczywiście zanim ja udałam, że zasnęłam, zanim on podłożył mi ten prezent, ja udałam, że o matko, Mikołaj był w nocy u mnie. Zanim on po tym po prostu niesamowicie stresującym, takim emocjonującym po pół wieczorze postanowił zasnąć, to wszystko trwało 1,5 godziny. Także ja myślałam, że dzisiaj po prostu nie dotrę do Was, ale... Ale się udało, także jakby się udało, on śpi, mam nadzieję, że się nie obudzi, bo naprawdę ciężko jest mu zasnąć. On ma także, jak jest taki emocjonujący moment, że nie wiem, czeka na wyjazd do dziadków albo coś, to on nie może biedak zasnąć, nie może zasnąć przez 1,5 godziny. Także dostałam od niego, od szpinakożercy dzisiaj 4 prezenty. To są prezenty od Mikołaja, które on mi podłożył to pod poduszkę, myśląc, że ja śpię, więc... Wy sami rozumiecie, że to jest trudne. To był trudny wieczór, ale się udało. Śpi. Dobra, słuchajcie, nie zanudzam Was już tą opowieścią, bo widzę, że uciekacie, a jakby ja nie chcę, żebyście uciekali, bo też mam dużo merytorycznej treści dla Was do opowiedzenia, więc nie uciekajcie, nie uciekajcie, już przestaję przynudzać. Dobra, słuchajcie, co my dzisiaj mamy na tapecie? Na tapecie, tak się mówi, tak? Jakby mamy coś, bierzemy coś na tapet, ale mamy coś na tapecie chyba, nie? Nie wiem, nie wiem, jest tu jakiś polonista? Nie wiem, no. No wzruszające, jakby on jest takim słodziakiem, że czasami naprawdę ciężko z nim masz, z tymi jego emocjami. Dobra, słuchajcie, na bok emocje, jedyne emocje, jakie nam dzisiaj mogą towarzyszyć, to jest entuzjazm związany z końcem promocji i przedsprzedaży na Planer Smaków. Wszystkie informacje dotyczące Planera Smaków macie w linku w bio albo w linku w opisie dzisiejszego live'a. Nic więcej na razie o tym nie powiadam, potem sobie pozwolę jeszcze poreklamować, ale teraz przechodzimy do merytoryki. Ja zaczęłam mówić trochę głośniej, więc chyba jest lepiej i mam nadzieję, że nam się uda. Teraz tak przewracam kartki. Dobra, słuchajcie, o czym my chcemy dzisiaj opowiedzieć? Chcę Wam opowiedzieć o tym, co warto, a czego nie warto podawać w czasie rozszerzania diety, więc obalimy trochę mitów i wbrew pozorom nie chodzi tylko o to, żeby przytoczyć Wam jakby listę produktów zakazanych, bo chodzi o coś więcej. Przede wszystkim jakby na samym wstępie taki statement najważniejszy. Od początku rozszerzania diety możesz podać niemal wszystko. Jakby jest naprawdę 90% pokarmów, jakie istnieją, możesz podać swojemu dziecku w czasie rozszerzania diety. I co bardzo ważne, nie ma ścisłych zaleceń dotyczących tego, w jakiej kolejności powinniśmy te produkty wprowadzać, a zatem możesz zacząć od warzyw, możesz zacząć od mięsa, możesz zacząć od zbóż, możesz zacząć od owoców itd., itd. Nie ma żadnego kalendarza wprowadzenia produktów, czyli nie jest tak, że na jakiś produkt czekasz do 8, a na jakiś do 10, a na jakiś do 12 miesiąca. I jeżeli jakby, ja to zawsze powtarzam, że jeżeli dostajecie jakiekolwiek zalecenia i tam jest właśnie tego typu kalendarz, albo tam jest napisane, pomidory to po 8 miesiącu, albo bakłażan po 12 miesiącu, albo nawet łagodniej, tak? Czyli na przykład może być tak napisane, że no teoretycznie wszystko można, ale tak bakłażany to tak raczej po 10 miesiącu, to wyrzućcie do kosza, tak jakby to są nieaktualne zalecenia. Nie ma żadnych innych wytycznych dla pediatrów, jakby nie ma żadnych innych wytycznych dla dzieci rozszerzających dietę na mleku modyfikowanym, a mleku matki, dla wcześniaków, nie ma żadnych innych. Są jedne zalecenia dla wszystkich, które mówią podawaj wszystko co wartościowe, co ma duży, podawaj różnorodne produkty, podawaj świeże produkty, podawaj domowe produkty,
Wprowadzaj dziecko jak najszybciej do rodzinnych posiłków. To są jedyne zalecenia, jakie mamy. A zatem nie ma żadnych kalendarzy. Ja wiem, że pediatrzy często mają, bo dostają na przykład od producentów słoiczków. Niekoniecznie jakby chcą wspierać tych producentów, ale to jest coś, co mogą dać. Tak? Jakby więc dają tym rodzicom te ulotki, a tam oczywiście jest napisane, że słoiczek z brokułem to jest od 8 miesiąca, a coś tam z burakiem to jest od 10 miesiąca. A to jest jakby, no, to nie ma żadnych, nie ma żadnych jakby uwarunkowań. To nie jest, nie ma żadnych podłoża żadnego naukowego, żeby coś takiego robić. A zatem wszystko właściwie można od początku i to sobie zapamiętajcie przede wszystkim. O, Agnieszka, jest z nami Agnieszka, która jest korektorką i redaktorką planera smaków, także witam Cię, Agnieszko. Ten tapet to germanizm, nie chodzi o tapetę na ścianę, ale o taki stół do narady. No ja właśnie wiem, jakby dlatego mądrze mówię, że na tapet, że biorę coś na tapet, ale czy w takim razie jakby... Czyli powiedzieć też na tapet, tak? Bierzemy na tapet nadal, tu się nie zmienia nic. Dobra, Agnieszka, rozumiem, okej. Okay. Czyli bierzemy na tapet dzisiaj nadal, mimo że jakby, okej. Okay. I na tapecie mamy, tak? Nadal, dobra. Dobrze, dziękuję. No widzicie, jaką mam pilną korektorkę, nawet mnie przy live'ach będzie prześladować. Nie, nie, love, love. Dobra, słuchajcie, więc jakby co my tam dalej mamy? Powiedziałam Wam ten najważniejszy statement, czyli najważniejsze takie założenie rozszerzania diety, które sobie wyryjcie w głowie. A teraz, jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, czyli o tym, skąd ta rozbieżność między starą i nową szkołą rozszerzania? Szczerze mówiąc, to nie jestem pewna, czy wcześniej były takie zalecenia. W sensie to nie jest tak, że 10 lat temu były zalecenia dokładnie, że w 10 miesiącu to, a w 12 tamto. Wcale tak nie było. Były inne zalecenia dotyczące terminu rozpoczęcia rozszerzania diety. Były trochę inne zalecenia dotyczące wprowadzania glutenu. Były trochę inne terminy dotyczące wprowadzania alergenów. Ale tutaj jakby nasza wiedza zaczęła iść do przodu. Zdobyliśmy więcej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje układ pokarmowy dziecka, jak reaguje na alergeny i stąd zmiana po prostu w zaleceniach. Ale wbrew pozorom ta zmiana nastąpiła 15 lat temu. To nie było wczoraj, tak? To nie jest nowość. Więc te zalecenia nie są wcale nowe, nie zmieniają się z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc. To jakby nam się tylko tak wydaje. Więc wcale wcześniej też nie było takich zaleceń, że dokładnie co to, ileś tam. Po prostu kiedyś przez to, że większość dzieci była jednak karmiona mlekiem modyfikowanym i wcześniej kończono karmienie piersią z różnych przyczyn, nie chcę się w to zagłębiać, duży nacisk był na to, żeby ta dieta była właśnie zawierała witaminy, witaminę C, na przykład wcześniej wprowadzano soki, wcześniej wprowadzano słoiczki i jakby bardziej trzeba było tych rodziców wprowadzić za rękę. A teraz widzimy, że nie ma takiej potrzeby, że to nic nie zmienia, że właśnie ta dieta dziecka powinna być jakby wklejona w dietę rodziców, nie? Że my powinniśmy naturalnie prowadzić to rozszerzanie diety. O, tak bym powiedziała. Dobra, słuchajcie, więc produkty zabronione. Ja sobie podzieliłam te rzeczy, które warto i których nie warto, na kilka takich podgrup, tak? Pierwsza grupa to są produkty zabronione. I tu jest taki wielki, czerwony stop. Nie? Jakby tego nie podawaj, dlatego że to jest niebezpieczne. To są produkty, które są turbo niebezpieczne, które mogą prowadzić do zatrucia u dziecka, które mogą, a to zatrucie niestety może prowadzić nawet do śmierci. Więc to są takie rzeczy, które absolutnie, totalnie, absolutnie mamy zakaz. I co my mamy na tej liście takich totalnych, absolutnie nie? Mamy oczywiście grzyby leśne. Nie? I myślę, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia to jest temat, który właśnie powinniśmy wziąć na tapet. Dlatego że te grzyby to jest tradycyjny polski składnik. Ja myślę, że we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych nikt w ogóle o grzybach leśnych nie mówi w kontekście rozszerzania diety, bo tam nikt grzybów leśnych nie je. W Polsce grzyby leśne się je, są tradycyjną potrawą również na święta Bożego Narodzenia. I to jest bardzo ważne. Dzieciom do 12 roku życia nie podajemy grzybów leśnych. Nie podajemy grzybów leśnych, nie podajemy pierogów, z których wygrzebaliśmy grzyby, nie podajemy bigosu, który gotował się na grzybach leśnych, nie podajemy zupy grzybowej ugotowanej na wywarze z grzybów. Nic, co miało kontakt z grzybem. Chodzi tylko i wyłącznie o ryzyko zatrucia. O to, że tam mógł się trafić jeden zły grzyb trujący lub taki, którego nie powinien, niejadalny, tak, bo to jest różnica. I on może spowodować zatrucie u dziecka. I to jest dla mnie absolutnie nie. Tak? W sensie absolutnie nie. I oczywiście zaraz ktoś powie, ale ja zbieram grzyby od 25 lat, ja wiem jakie grzyby. Jakby to jest Twoja odpowiedzialność. Ale moją odpowiedzialnością jest przekazywać ludziom
wszystkim, którzy mnie słuchają, że nie podajemy grzybów leśnych dzieciom, tak? Grzyby hodowlane, tak, jasne, nie ma problemu. Grzyby leśne, nie. Do 12 roku życia. I to jest niebezpieczeństwo ze względu na zatrucia. Drugi taki produkt, którego nie podajemy ze względu na ryzyko zatrucia, to jest miód. Miód nie jest pasteryzowany i przez to może być źródłem Clostridium botulinum, czyli pałeczki. Butulinum, Boże, przepraszam, ale już o tej porze niektóre takie proste rzeczy mogą mi się mylić. W każdym razie Clostridium botulinum to jest taka bakteria, która produkuje jad kiełbasiany i on jest turbo niebezpieczny, jad kiełbasiany, i oczywiście dla dorosłego nie będzie śmiertelny zazwyczaj, trzeba zjeść dużo, żeby był śmiertelny, natomiast dla niemowlęka, dla małego dziecka jest to ryzyko śmiertelne, dlatego nie podajemy miodu, ponieważ mogą tam się znajdować przetrwalniki Clostridium botulinum i co bardzo ważne, podgrzanie miodu, czyli na przykład pierniczek upieczony na miodzie, nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa. I to jest znowu coś, czego nie podajemy, nie, bo nie, bo nie, bo nie i tyle, i bo nie, tak? Czy mama karmiąca może jeść grzyby? Tak, mama karmiąca może jeść grzyby. No widzicie, we Włoszech też jedzą grzyby, no to złe porównanie, ale chyba w Anglii nie jedzą, co? W Wielkiej Brytanii, dziewczyny, są tu jakieś z Wielkiej Brytanii, u was to chyba nawet nie wolno zbierać grzybów, prawda? Czemu do 12 roku życia? Czemu tak długo? To są tak naprawdę szacunki. Niektórzy mówią do 10, niektórzy mówią do 12 roku życia. Chodzi o gotowość układu odpornościowego do poradzenia sobie z toksyną. Toksykolodzy mówią, że do około 12 roku życia dojrzewa wątroba i po prostu do tego wieku niewielka nawet ilość trucizny z grzybów stwarza po prostu zagrożenie śmiertelne. I o ile dorosły może przechoruje, może przeleży w szpitalu miesiąc, tak? O tyle u dziecka to się może skończyć na przykład przeszczepem wątroby. Do kiedy miód? Oficjalnie większość zaleceń mówi do końca pierwszego roku życia, by nie podawać miodu w żadnej formie, natomiast niektórzy znowu specjaliści odżywienia skłaniają się, żeby raczej to przedłużyć do końca drugiego roku życia. Tak? Pamiętajcie, że jakby te wszystkie rzeczy, one nie są trujące dla wszystkich, one nie są trujące dla każdego dziecka. Chodzi o jakby o masę dziecka, o to, że małe dzieci są małe. I są w stanie jakby zjeść tej toksyny, nawet odrobina toksyny może im zaszkodzić. I chodzi o to, że jakby to jest ryzyko. Tak, znowu, tak jak z tymi produktami u ryzyku zadławienia i zakrztuszenia, to jest ryzyko. Nie? A więc miodu do pierwszego, ale tak naprawdę najlepiej do drugiego roku życia. Tym bardziej, że i tak cukru nie chcemy podawać, więc lepiej z tym miodem poczekać rzeczywiście. I trzeci jest taki produkt, którego nie podajemy absolutnie w ogóle, właśnie ze względu na ryzyko, że to może być trujące, jakby to jest niebezpieczne dla dziecka. Nie podajemy produktów surowych, w sensie nie podajemy surowych produktów zwierzęcych, surowego mięsa, surowej ryby i surowego jajka. I tu bardzo ważne, nie podajemy jajka, które nie ma w pełni ściętego żółtka, czyli nie podajemy jajka z żółtkiem płynnym. To jest bardzo ważne, ponieważ w tym temacie jakby krąży wiele mitów. Chodzi oczywiście o ryzyko zatrucia salmonellą, chodzi oczywiście o inne bakterie, które mogą znajdować się w surowym mięsie. Nie podajemy po prostu żadnego surowego mięsa, czyli jakby, nie wiem, nawet na spróbowanie odrobina, nie wiem, sushi, tatara czy czegokolwiek, nie. Nie, nie, nie i nie. Do kiedy? Znowu nie będzie jasnej odpowiedzi w tym temacie. Tutaj bardziej się skłaniają ku granicy około 5 roku życia, kiedy jakby już większość takich produktów o mniejszym niebezpieczeństwie jakby jest wprowadzanych do diety dzieci, tak? Pewnie niektórzy jajko z płynnym żółtkiem już po drugim roku życia podadzą, natomiast ja wolę mówić tak mniej więcej o tej granicy 5 roku życia, tak? Ja szczerze mówiąc na przykład nie mogę się trochę doczekać, bym chciała już na przykład mojemu synowi dać kogiel mogiel, tak? A świadomość tego, że surowe jajko jest niebezpieczne, mnie po tym powstrzymuje, tak? Dorośli się, to ja się pytam, czy dorośli się nie zatrują? Tak, dorośli się oczywiście też zatrują, tylko tak jak z grzybami, nie? Jakby dorosły zatruty grzybem poleży miesiąc w szpitalu i przeżyje, a dziecko zatrute grzybem musi mieć przeszczep wątroby i nie wiadomo co jeszcze, albo no, po prostu nie jest w stanie przeżyć. I jakby to są historie, które się zdarzają co roku w okresie jesiennym i tak samo jest z toksyną botulinową, tak samo jest z salmonellą. Po prostu zakażenie salmonellą dla tak małego dziecka jest śmiertelnie niebezpieczne, tak? Dla dorosłego będzie po prostu nieprzyjemne. I to musimy wiedzieć. Czy jajecznica nie będąca suchym wiórem jest ok? Jakby ona nie musi być suchym wiórem i jajko ma być ścięte.
Jakby jest ścięta jajecznica, która nie jest suchym wiórem i ma ścięte jajko. Dlaczego żółtko powinno być ścięte? Dlatego, że w żółtku również mogą znajdować się śladowe ilości bakterii salmonelli i ona ginie dopiero w powyżej 70 stopni, czyli wtedy, kiedy żółtko się ścina. Tak? Czyli nie może być płynne, jakby to jest fizycznie niemożliwe, żeby płynne żółtko było na 1000% pozbawione salmonelli, no bo ona nie miała szansy zginąć. Tak? Rozumiecie? Więc jajko musi być na twardo, żółtko musi być po prostu ugotowane na twardo i tyle. Jajko na miękko, jajko sadzone jest jajkiem z płynnym żółtkiem i dlatego podajemy je, myślę, że najwcześniej po drugim roku życia, ale tak jak mówię, wolę mówić nawet, że po piątym roku życia. I słuchajcie, te trzy produkty, grzyby, surowe mięso, surowe jajko, surowe ryby i miód, to są trzy produkty, których nie podajemy absolutnie, tak jakby totalnie absolutnie. To są rzeczy, które są zabronione, dlatego że są niebezpieczne w żywieniu małych dzieci. Natomiast dalej mamy drugą grupę produktów, to są produkty, które są, bym powiedziała, ja sobie je nazywam takie zabronione, ale nie wiem, czy to takie, no to jest zabronione, ale to nie jest tak, że każda ilość jest niebezpieczna, każdy produkt jest, każdy najmniejszy kęs już jakby nam coś robi. Za chwilę będę mówić właśnie, wędzone ryby będą za chwilę w tych takich produktach, które może jakby nie są niebezpieczne, ale może niekoniecznie są, powinny być w diecie dzieci. Więc drugi, tak jak mówię, druga grupa tych produktów to są te produkty, które są zabronione, czyli znajdują się na liście produktów zabronionych, ale tam jest takie ale, nie? Przypominam Wam, że jakby do planera dostaniecie też takich 8 plansz, które możecie powiesić sobie na lodówce, które właśnie zawierają produkty na przykład niebezpieczne, lista produktów niebezpiecznych, ładnie, graficznie, z informacjami, właśnie z tym, dlaczego nie wolno, do kiedy nie należy podawać. I to jest jakby z takim zamysłem, jakby dla Was, dla przypomnienia, ale też z takim zamysłem, że na przykład jakby rozszerzacie dietę, zostawiacie dziecko pod opieką babci, albo niani, albo kogoś i zostawiacie takiej osobie taką karteczkę, słuchaj, tego nie podawaj, ok? Jakby wszystko inne przeżyje, nie? Ale tych rzeczy, które są niebezpieczne, proszę Cię, nie podawaj i zostawiacie, wieszacie na lodówce, wręczacie i jesteście bezpieczni. Druga plansza, taka, one będą zabezpieczone, zafoliowane, takie do powieszenia na lodówce, nie? Druga plansza to są produkty, które są niebezpieczne ze względu na ryzyko zadławienia. I taką też planszę możecie właśnie wręczyć osobie, która się będzie opiekować Waszym dzieckiem, dawać pokarmy Waszemu dziecku, no bo to są rzeczy, które trudno jest przekazać, nie? Jakby tak w takiej rozmowie. Śledzie. O, śledzie są bardzo dobrym tematem. Śledzie są takim dobrym tematem, dlatego że one są teoretycznie surowe, ale w praktyce trochę nie są surowe. I my go rozgryzałyśmy trochę w zeszłym roku z Martą Kostką na tym live'ie takim świątecznym. Nie wiem, czy pamiętacie, jak nie, on jest gdzieś tam zapisany wśród melis wszystkich. Był taki live świąteczny z Martą Kostką i tam się trochę nad tym zastanawiałyśmy. W moim odczuciu śledź, który jest moczony w occie, który jest solony, nie jest rybą surową, tak? On jest surowy, ale nadano mu bezpieczeństwo w inny sposób. Tak samo jak wędzenie na zimno. Też jest teoretycznie rybą surową, ale bezpieczeństwo mikrobiologiczne zostało temu produktowi nadane w inny sposób. A zatem jeżeli w surowych rybach chodzi tylko o niebezpieczeństwo, że tam jest coś szkodliwego, to teoretycznie surowa ryba, która jest zabezpieczona, nie powinna być dla nas groźna. Więc jakby w pierwszym roku życia bym śledzi nie podała. Natomiast po drugim roku życia już bym się tego jakoś tam zbytnio nie bała. Tak samo, nie wiem, rzeczy wędzone na zimno. Natomiast na przykład jajka. A jeszcze Wam chcę powiedzieć o jajkach, że jakby że pojawiają się sygnały, że na przykład można kupić jajka, które są już sterylizowane, są pasteryzowane, czyli są bezpieczne. I wiem, że na przykład poza granicami Polski, jeżeli ktoś jest ze Stanów Zjednoczonych, to w Stanach na przykład nie ma surowych jajek, takich jak my. W sensie wszystkie jajka, jak lecą, są poddane działaniu wysokiej temperatury albo działaniu ultrafioletowo i one są bezpieczne, są pozbawione bakterii salmonelli. Wszystkie. I wtedy takie surowe żółtko możesz podać, tak? Jeżeli wiesz, że to jajko nie jest zakażone salmonellą. W Polsce to nie jest standard, tak? Tak, Gosia do mnie pisze, Gosia, która składa okładkę zewnętrzną do planera właśnie, czy ja mogę jej odpisać na ważne pytanie na Facebooku. Gosiu, nie mogę, bo prowadzę wieczorną Melisę, także... Boże święty. Dobra, więc to jest jakby...
Ok, to odpowiadałam na pytanie, a teraz miałam przejść do tej drugiej części. Dobra, słuchajcie. Zabronione, ale. Produkty, które są zabronione, ale. O co chodzi? Przede wszystkim mamy tutaj mleko i to mleko razy 3. Bo mamy mleko krowie, mleko kozie i mleko ryżowe. To są trzy mleka, które są zawsze wymieniane na liście produktów zabronionych w diecie niemowląt i małych dzieci. I teraz chcę powiedzieć dlaczego i dlaczego to tutaj jest jednak to ale. Dlatego, że te produkty nie są trujące. To nie jest tak, że twoje dziecko wypije łyk mleka krowiego i po prostu padnie. I to nie jest tak, że twoje dziecko wypije łyk mleka ryżowego i po prostu jego nerki zostaną zatrute arsenem. I to nie jest tak, że twoje dziecko wypije dwa łyki mleka koziego, albo podasz mu placuszkę na mleku kozim i po prostu, nie wiem, wątroba mu wysiądzie. Nie, te produkty nie są niebezpieczne pod względem jakby zatrucia czy czegokolwiek. One są niewskazane, dlatego że przy dużym spożyciu będą niebezpieczne, tak? I dlatego wykluczamy z założenia i mówimy, że lepiej nie podawać mleka krowiego, mleka koziego i mleka ryżowego. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie podawać ich w formie do picia, tak? Czyli że twoje dziecko ma nie pić z kubka, z bidonu, z butelki ze smoczkiem innego mleka niż albo mleko mamy, albo mleko modyfikowane. To jest jedyne mleko, jakie twoje dziecko ma pić w pierwszym roku życia. Żadnego innego mleka ma nie pić. Również roślinnego tak naprawdę. Natomiast poza tym wszystkim i mleko krowie, i mleko kozie ma za dużo składników odżywczych, za dużo wapnia, za dużo sodu i co za tym idzie, nadmiernie obciąża nerki dziecka. Mleko kozie jest pod tym względem jeszcze gorsze niż mleko krowie, bo jest jeszcze bardziej bogate w składniki odżywcze. Dlatego na mleko krowie jest taki łagodny ban, czyli nie podawaj do picia, ale możesz na nim przyrządzić co jakiś czas potrawy, czyli zrobić naleśniki na mleku krowim, albo zrobić placuszki na mleku krowim, albo podawać nabiał krowi, czyli jogurty, sery, twarogi itd. Natomiast na mleko kozie jest taki bardziej sztywny ban, że jakby mleka koziego nie podajemy w ogóle, nie rób słupki na mleku kozim, nie rób, nie wiem, kaszki na mleku kozim, od razu gwiazdka, bo będzie pytanie, jest na rynku mleko modyfikowane kozie, ono jest bezpieczne, ono jest dostosowane do potrzeb dziecka. I mleko ryżowe to jest trzecie mleko i jego też nie podajemy do picia i nie wykorzystujemy jako składniku potraw, dlatego że mleko ryżowe może zawierać zbyt duże ilości arsenu. Arsen jest obecny w ryżu, natomiast produkty ryżowe są bezpieczne. Mleko ryżowe może zawierać go znacznie więcej, bo to są jakby takie popłuczyny po ryżu, czyli cały ten arsen z ryżu, żeśmy wypłukali i teraz to pijemy. Oczywiście dla dorosłych spożycie takie normalne, codzienne mleka ryżowego nie jest niebezpieczne. Dla niemowląt znowu jest. Mleko sojowe jest ok, żeby dodać do potraw, tak, żeby zrobić na tym kaszkę, ale to nie jest ok do picia. Żadnego innego mleka dziecko ma nie pić niż mleko mamy lub mleko modyfikowane. Rozumiemy się? Do picia tylko mleko mamy, mleko modyfikowane albo woda. Nic innego do picia. Kolejna rzecz, która jakby jest na tej liście produktów zabronionych, ale to jest koper włoski. I z koprem włoskim jest tak, że jakby on jest zapisany jako taki sztywny ban, że on jest niebezpieczny, ponieważ może zawierać substancje karcenogenne, czyli wywołujące nowotwory. Natomiast to jest trochę tak, że jakby okej, coś znaleźliśmy i rzeczywiście ten koper włoski jakby okej, jest trochę niebezpieczny, ale też z drugiej strony, czy aż tak, że każda najmniejsza ilość stwarza to ryzyko? A zatem no jakby z założenia nie ma po co podawać dziecku kopru włoskiego, żadnych wszystkich herbatek na koprze włoskim itd., itd. Natomiast wszystkie inne przyprawy są jak najbardziej ok. Do kiedy? Do kiedy mleko? To jest tak, ja te wszystkie produkty, które mówię, to ja mówię, że one są do roku. Znaczy do roku zawsze są najsilniejsze zasady. To dotyczy właśnie wszystkiego, o czym mówię. Więc do roku to wszystko, o czym mówię, obowiązuje najbardziej ściśle. Natomiast ponieważ mówi się, że rozszerzanie diet trwa tak naprawdę nawet do drugiego roku życia, to właściwie te wszystkie zasady obowiązują już tak trochę mniej ściśle do drugiego roku życia. Nie? Poza tym oczywiście tymi rzeczami jako pierwszymi, które wymieniłam. A więc jakby i mleka, i koper i tak dalej, to tak do roku życia absolutnie, ale być może do drugiego roku życia też lepiej się powstrzymać. I dwie kolejne rzeczy, które mamy. To jest sól i cukier, nie? Czyli to są takie rzeczy, których są zabronione, są na liście zakazanej, ale to jest takie, okej, są zakazane,
ale, nie? Ale. Dlaczego? O co chodzi? O ile jeszcze z solą jest to jaśniejsze, bo sól jest rzeczywiście niebezpieczna dla niemowląt. Nerki dziecka nie są przyzwyczajone, nie są przystosowane do trawienia, do filtrowania takiej ilości sodu i nadmiar sodu może po prostu uszkadzać nerki i może to mieć konsekwencje w życiu dorosłym. Dlatego nie chcemy za dużo soli w diecie niemowląt. Jest naturalne, że w produktach, które podajemy w mleku matki, w mleku modyfikowanym jest sód, bo sód jest naturalnym składnikiem pożywienia, więc jakby nie da się go wyrzucić z diety. I tym się w ogóle nie musimy przejmować. Natomiast nie chcemy solić żadnych potraw dla dziecka. Nie dosalamy zupek, nie dosalamy chleb, nie wiem, pieczywa, nie dosalamy mięsa, niczego nie dosalamy. Nie dosalamy wody na makaron, nie dosalamy wody na gotowanie ryżu itd., itd., itd. Bo po co? No jakby dostarczasz sól, której twoje dziecko nie jest w stanie przefiltrować przez nerki. To jest niebezpieczne. No ale znowu, tu jest to ale. No bo to nie jest tak, że każda szczypta soli uszkadza nerki dziecka. Jakby jest jakaś dawka taka jakby tolerancyjna, którą to dziecko jest w stanie z tej soli jakby spożyć bez ryzyka. Natomiast nie da się ustalić, ile to dokładnie jest, dlatego nie chciałabym tutaj mówić, że ile to jest ok. Natomiast mówi się o tym, że dziecko może spożywać produkty, które nieco tej soli zawierają, czyli na przykład produkty gotowe typu oliwki, typu ser żółty, ogórki kiszone, w ogóle kiszonki, nie? Takie rzeczy, które w naturalnej postaci w swojej zawierają sól. My tej soli nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego produktu, no, a chcemy je podawać dzieciom, bo są wartościowe, bo są elementem naszej diety itd., itd. Więc te produkty, które nieco soli zawierają, możemy podawać niemowlętom od początku rozszerzania diety, ale w bardzo małej ilości. Czyli jak bierzesz sobie jako taki ogół wszystkich produktów bogatych w sól, czyli właśnie jakieś sery, kiszonki, oliwki, suszone pomidory, produkty z puszki typu kukurydza z puszki itd., itd., to wybierasz sobie, że dziennie jedną małą porcję możesz podać. Czyli nie podawajmy codziennie dziecku ogórka kiszonego. Nie, raz na kilka dni ten ogórek kiszony, a nie wiem, w międzyczasie plasterek sera sobie dziecko dziubnie. I to nie są produkty, których powinno, to są produkty, których powinno być mało, tak? Malutko. I tyle, ok? Dobra, więc to jest sól. Jeżeli chodzi o sól, to mam nadzieję, że to jest jasne. Do drugiego roku życia znowu staramy się tej soli nie wprowadzać. Nie chcę się tu zagłębiać, bo ja o soli jakby mam cały artykuł na blogu. Tylko chcę Wam zaznaczyć, dobra? I tak samo z pieczywem. W pieczywie jest sól. I jakby możesz podawać pieczywo dziecku w pierwszym roku życia i w drugim roku życia. Po prostu nie rób tego codziennie. Jest tyle milionów rzeczy, które możemy podawać dzieciom, które naprawdę nie muszą jeść chleba. Pytacie o koper włoski. Koper włoski jako przyprawa jest ok. Chodzi tylko o napar z kopru włoskiego. W Niemczech na przykład wszyscy dają do picia dzieciom koper włoski. Jakby w Polsce też na niedawno dawano wszystkim do picia. Jakby do tej pory jest mnóstwo herbatek dla niemowląt z koprem włoskim. Ale mimo wszystko Europejska Agencja Bezpieczeństwa do Spraw Żywności mówi wyraźnie, że koper włoski jest niebezpieczny. Tak? Więc jeżeli jakby tak duża agencja mówi o tym wyraźnie i głośno, no to ja nie mam nic innego, jak tylko to powtarzać po prostu po nich. Tak? To nie są moje badania, ani moja opinia, tylko powtarzam to, co jest zapisane w oficjalnych zaleceniach. No i to już od dawna, to nie jest jakby wczoraj. Ok, i zostało nam na tej liście zabronione, ale cukier. I cukier jakby w ogóle wyłamuje się z tych różnych zakazanych produktów, no bo cukier nam nie szkodzi, tak? W sensie ilość cukru, którą takie niemowlę jest w stanie zjeść, ona nie jest szkodliwa. Natomiast jest na liście produktów zakazanych i cukier, i wszystkie formy dosładzania, czyli i cukier, i syrop klonowy, i syrop z daktyli, i cukier kokosowy, i cukier brązowy, i ksylitol, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy dosładzać żadnych potraw dla dziecka, po prostu nie chcemy. Nie chcemy dlatego, że dziecko kształtuje swoje smaki, że dziecko powinno uczyć się nowych smaków, poznawać inne, to jak prawdziwe jedzenie smakuje. Że słodycze sprawiają, że dzieci jedzą ich zbyt dużo, że dzieci wybierają dużo słodyczy, że słodycze zawierają mało wartości odżywczych, więc nie chcemy dosładzać potraw dla dziecka. Natomiast to, że nie wiem, babcia opiekując się Twoim dzieckiem da mu jednego biszkopta, w którym był cukier, nie sprawi, że to dziecko się coś stanie, nie? Ale nie chcemy tego po prostu i mówmy babci, że nie, nie, nie podawaj tego, no?
Czy jak dodasz do kaszki dodaję owoc, to to jest ok, czy ograniczać? Nie, no to jest ok, jakby to jest dieta. Zmieniaj owoce, zmieniaj kaszki, raz kaszkę, raz owsiankę, raz kasza jaglana, zmieniaj owoce, czy raz zmiksowane, raz kosteczkę, raz duszone i wszystko jest ok. Jakby ja mówię o cukrze, w sensie o dosładzaniu, nie? Cukier, cukier, cukiernicy, syrop i tak dalej, i tak dalej. No i to są te produkty, które są zabronione, ale nie, jakby takie, nie ma tutaj takiego sztywnego, absolutnego zakazu, że to jest, nie wiem, niebezpieczne absolutnie w każdej najmniejszej ilości dla zdrowia. Ale to są rzeczy, których nie chcemy podawać. Nie? I teraz mamy trzecią grupę. To są produkty, które są teoretycznie dozwolone, w sensie nie ma ich na liście produktów zakazanych, tak? One nie widnieją na tej liście. Natomiast to są takie produkty, których nie chcemy podawać, bo albo nie są wartościowe, albo zawierają któryś z tych produktów, które jest na liście zabronionych. Albo generalnie, jak już wszyscy mówią, że słuchajcie, może lepiej nie i tak dalej. Syrop daktylowy, no według mnie nie, jakby to jest to samo. Zajrzyjcie sobie na blogu, jest cały wpis o tym, po pierwsze alternatywy dla białego cukru, to jest cały wpis o cukrze, a drugi wpis to jest kiedy wprowadzić cukier do diety dziecka. Słuchajcie, na blogu jest w ogóle odpowiedź na większość pytań. Zaglądajcie tam jak najczęściej. Co z rodzynkami, suszonymi owocami? No są ok. Czy słyszeliśmy, żeby były na liście zabronionych pokarmów? Nie. To jest najważniejsze. Pamiętajcie, że jeżeli czegoś nie ma na liście zabronionych pokarmów, a w tej chwili na liście zabronionych pokarmów jest 9 produktów. 9 produktów. Jeżeli nie ma tego produktu na liście zabronionych pokarmów, to najprawdopodobniej możesz to podać. Może nie warto, może nie jest to najlepsze dla nawyków żywieniowych, ale wszystko możesz podać, tak? I nie mówię tu konkretnie o nie mówię tu konkretnie o suszonych owocach. Dobra, słuchajcie. Teraz grupa rzeczy, które teoretycznie możesz podać, ale lepiej tego nie robić, tak? Ale lepiej tego nie robić. Teoretycznie tak, ale lepiej tego nie robić. I tutaj mamy przede wszystkim soki. Słuchajcie, soki owocowe warzywne, również jakieś takie koktajle i smoothie, ale przede wszystkim soki. To są produkty, które w Stanach Zjednoczonych 2 albo 3 lata temu pojawiła się taka informacja, że nie należy podawać dzieciom soków. I rzeczywiście do pierwszego roku życia oni wpisali soki na produkty jakby zabronione. Nie, nie podawajmy ich dzieciom. I ja się z tym absolutnie zgadzam, dlatego że soki są przetworzoną formą owoców. Zawierają dużo cukrów prostych, tak zwanych cukrów wolnych. Przyzwyczajają dzieci do picia produktów, które zawierają kalorie, które są słodkie, a my chcemy uczyć dzieci picia wody. A zatem soki są produktem, którym do pierwszego roku życia nie podajemy i to bardzo ważne, to nie ma znaczenia, czy to będzie sok domowy, czy to będzie świeży wciskany sok, czy to będzie sok kupny. Do pierwszego roku nie, a potem tak max 120-150 ml dziennie. Tak? To jest to ważne zalecenie. Oczywiście to samo się tyczy wszystkich słodkich napojów, w tym również tych, które słodzimy w domu, czyli żadnej, nie wiem, herbatki malinowej z odrobiną miodku, żadnej herbatki czy tam kompociku, do którego babcia dodała odrobinę cukru. Czy to ma znaczenie, czy ten cukier dodała babcia czy producent? Jakby co? Jak dodasz cukier, jak babcia dodaje cukier do dżemu, to ten dżem, ten cukier przestaje być szkodliwy? Nie, to jest ten sam cukier, kochani, ten sam. Ja wiem, że to jest miłe jeść dżem od babci, ale naprawdę twoje dziecko jeszcze się naje tego dżemu. Będzie miał 4, 5, 6 lat, będzie jadło ten dżem i jadło, i jadło, i jadło. I gwarantuję ci, tak? Twoje niemowlę nie musi tego jeszcze jeść. I tutaj jest trzecia rzecz, wędzonki plus przetwory mięsne. Czyli przetwory mięsne, czyli wszystkie wędliny, jakieś tam salami, kiełbaski, parówki, kabanosy. Jasne, można znaleźć parówkę z dobrym składem. Jasne, można znaleźć kabanosy z dobrym składem. Bez konserwantów, 100% mięsa. Mionio. Ale to nie są produkty, które powinny być w diecie niemowląt, tak? Przetwory mięsne są zazwyczaj wędzone, a jak wędzone, to znaczy, że tam mogą znajdować się składniki potencjalnie o działaniu rakotwórczym. I znowu oczywiście ilość tworzy truciznę, tak? O ilość chodzi. Natomiast małe dzieci są małe, ich organizmy są małe, tak? I nie powinny otrzymywać takich rzeczy. Dlatego do pierwszego roku życia produkty typu wędliny,
wędliny, przetwory mięsne są po prostu niewskazane, tak? Są po prostu niewskazane. Natomiast jeżeli chodzi o wędzonki, w ogóle wszystkie produkty wędzone, czyli wędzone ryby, również wędzone tofu, tak? Wędzone również produkty roślinne, bo teraz i one się pojawiają coraz częściej, to są również produkty niewskazane. W sensie nic się Twojemu dziecku nie stanie, jeżeli skubnie od Ciebie plasterek wędliny. Ale po co? Jakby nie warto ich podawać niemowlętom, dobra? Więc jakby mamy już trzy grupy produktów, które wymieniłam, czyli takie, które są absolutnie, totalnie nie, nigdy, nigdy, nigdy wielkie czerwone światło, takie, które są zabronione i nie należy ich podawać absolutnie, ale coś tam, to ktoś się świat nie zawali. I są takie, które jakby okej, nic, no nic się tam nie stanie, ale lepiej tego nie podawać, bo to nie jest produkt dla małego dziecka. Co z wędlinami robionymi samemu? Jakby pytanie, czy są wędzone. Jak nie są wędzone, tylko typu to jest, nie wiem, upieczona szynka w piekarniku, nawet bez soli, no to jasne, jakby słuchajcie tego, co mówię. Ważne jest, z jakiego powodu dany produkt jest wykluczony. Produkty, przetwory mięsne są, chcemy wykluczać ze względu na to, że zawierają, mogą być, przepraszam bardzo, że mogą być konserwowane, że mogą zawierać dużo soli i też dlatego, że są wędzone zazwyczaj. Więc jeżeli robisz w domu polędwicę, którą pieczesz dla dziecka w ziołach i ją podajesz w formie wędliny na kanapkę, to jest proste, to jest okej, okay, nie? Jakby to nie ma problemu, nie ma z tym problemu, tak? Dobrze, więc teraz tylko tak trochę podsumowując, i potem powiem Wam kilka takich mitów o tym jeszcze, jakby produktach, które można podawać, tylko może nie warto. Więc chciałabym, jakby, bo oczywiście jakby możemy wymieniać sobie te listy produktów zabronionych i zakazanych i tak dalej, ale Ty i tak będziesz co jakiś czas się zastanawiać, nie? Okej, okay, ale czy to mogę, ale czy to mogę, a czy to na pewno okej, okay, a ile tego, a jak często i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja Ci chcę dać takie dwa sitka, przez które możesz sobie przesiać odpowiedź na te dwa pytania. Nie? Pierwsze sitko to jest sitko pod tytułem po co chcesz to podać? To jest bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie w czasie rozszerzania diety. I tu nie chodzi tylko o bezpieczeństwo. Każdy produkt, którym się zastanawiasz, jakby, czy ja chcę to podać, czy warto, te wszystkie, które chcesz napisać na grupie na Facebooku pod tytułem jakby czy ja mogę to podać, to zastanów się po co, nie? Bo to jest na przykład pytanie, które padło, nie wiem, w czasie, kiedy prosiłam Was o pytanie do tego live'u. Czy ja mogę podać zakwas buraczany? No możesz, ale po co, nie? Po co chcesz to zrobić? Dla odporności. Jesteś pewna, że Twoje dziecko potrzebuje czegokolwiek na odporność? Jakby, czy nie wystarczy mu to, że je i żyje i oddycha? I tak samo jest z innymi rzeczami. Czy ja mogę podawać codziennie dziecku zupkę ze słoiczka? No możesz, ale po co? Czy to będzie dobre dla Twojego dziecka? Po co chcesz to zrobić? Z jakiego powodu? I tak samo, nie wiem, czy ja mogę podać napar z pokrzywy? Możesz, ale po co? Tak? Jaki masz cel? I to jest takie całkiem serio pytanie. Jakby po co ja mam to podać? Jak jest z mięsem, kurczakiem i indykiem? No dopóki nie jest surowe, to jest ok. Jak już nie jest surowe, to jest ok. Pamiętajcie, wszystko, czego nie wymieniłam wcześniej, jest ok. Jest ok, po prostu, jakby naprawdę. Więc zadajcie sobie to jakby po co i to pytanie po co zahacza nam o cel rozszerzania diety. Czyli musicie zawsze sobie pamiętać o tym, jaki jest cel rozszerzania diety mojego dziecka, po co ja w ogóle daję mu te pokarmy. Ja tylko na szybko Wam powiem, że takie cele to jest to, żeby dziecko nauczyło się jak najbardziej różnorodnych smaków, żeby poznało jedzenie każdym zmysłem. To jest turbo ważny cel rozszerzania diety. Żeby dziecko nauczyło się technicznie jeść, czyli żeby nauczyło się gryźć, żuć, połykać, odgryzać pokarmy, brać jedzenie, wkładać do buzi. To jest cel rozszerzania diety, tak? To jest cel rozszerzania diety. Ma się nauczyć pozytywnych doświadczeń z jedzeniem, ma się dowiedzieć, że jedzenie jest fajne, miłe, ciekawe, przyjemne. To jest cel rozszerzania diety, tak? I to są rzeczy, dla których powinniśmy podawać produkty. I teraz powinniśmy się zastanowić, jakby, czy te produkty, które za chwilę Wam wymienię, czy to są rzeczy, których naprawdę sprawiają, że dziecko uczy się jedzenia, że dziecko uczy się jeść i że dziecko dowiaduje się, że jedzenie jest fajne, ciekawe i przyjemne. Nie? Zaraz do niego przejdziemy. Okej, a kiszonki? No kiszonki przed chwilą powiedziałam. Powiedziałam Wam o soli, tak? Powiedziałam Wam o soli. I powiedziałam o kiszonkach. Ile jajek tygodniowo może zjeść roczne dziecko?
Nie wiem. To są jeszcze, to jest bardzo ważne, że jakby wszystkie produkty są ok, ale wszystkich produktów można zjeść za dużo i ze wszystkimi możemy produktami przesadzić po prostu, ze wszystkimi. Dlatego tak ważny jest umiar i różnorodność i proporcje. Dlatego nie podajemy codziennie tego samego, dlatego gotujemy różne rzeczy, dlatego nie podajemy codziennie kaszki manny z jabłkiem, bo to nie jest nic dobrego, tak? Nigdy. Mimo że i kaszka manna, i jabłko są dozwolone. Po prostu proponujemy z umiarem, różnorodnie, tak? To jest najważniejsze. Jakby o tym ja uczę chociażby w planerze smaków, nie? Jakby to jest to wszystko, co ja chciałam przekazać tej wiedzy. I w tej części teoretycznej, i w tej części praktycznej, i w tych planszach, i w tym wszystkim. Właśnie po to, żeby Was wyposażyć w taką umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, nie? Dobra, więc teraz takie rzeczy z listy można podać, ale po co? Czy na pewno chcesz je podać, tak? Można, ale po co? Słoiczki. Można, nie są zabronione, wręcz są żywnością stworzoną dla dzieci. Ale po co? Nie? Dlaczego chcesz je podać? Jeżeli dlatego, że ekologia, wróć do live'u dotyczącego ekologii. Jeżeli dlatego, że jeści szybko i łatwo, zastanów się, czy w ten sposób Twoje dziecko uczy się jeść i poznaje jedzenie. I znowu, jeżeli Twoje dziecko raz na tydzień zje słoiczek, nic się nie stanie. Jeżeli Twoje dziecko zacznie rozszerzanie, przez 2 tygodnie będzie jadło słoiczki, nic się nie stanie. Ale słoiczek nie może być podstawą żywienia niemowląt. Nie może być, bo nie uczy jedzenia, nie uczy smaków, nie uczy różnorodności, nie uczy jedzenia rodziców. I tak samo jest z musem, tak? Z musami owocowymi w tubkach. Mówiłam Wam o nich 2 tygodnie, 3 tygodnie temu był live, soki, musy i tak dalej. Dlaczego musy w tubce nie są fajne? Dlatego, że nie uczą jedzenia, ani tego, żeby dziecko się jadło technicznie, ani nie uczą tego, co jest w składzie tego produktu, bo wszystkie tubki smakują, wyglądają podobnie. Dziecko nie widzi, co tam jest w środku. I to nie jest nic złego, dać dziecku raz w tygodniu tubkę owocową, bo po prostu masz, jedz i po prostu spokój. Ale jeżeli podajesz codziennie albo 2-3 razy dziennie dziecku jedzenie w tubce owocowej, to nie jest dobre, tak? To nie uczy dziecka jedzenia. Wtedy się zastanów jakby po co, właśnie po co. Bardzo ważne pytanie, nie? Kolejna rzecz. Tak samo chrupki, wafelki, przekąski, biszkopciki, ciasteczka. Jakby jasne, można, nie? Jakby one są w sklepie, one są dozwolone, można je kupić i jest napisane od 8 miesiąca. Ale po co? Jakby czego uczysz o jedzeniu dziecko, podając te chrupki? Naprawdę ja nie jestem jakimś radykałem w kontekście przekąsek i słodyczy. Jakby jeżeli słuchacie mnie czasami, to wiecie, jakie jest moje podejście do słodyczy. Jakby moje dziecko je słodycze, moje dziecko je przekąski, moje dziecko je wszystko. Ale na wszystko jest czas. Niemowlę nie musi tego jeść. Niemowlę jeszcze nie wie, że są ciasteczka z kremem. Kiedyś się dowie i nie będziemy w stanie mu odmówić. I spoko, i mu wtedy damy i będziemy razem się cieszyć tym ciasteczkiem z kremem. Ale po co to dawać niemowlęciu? Po co? Czego ono się dzięki temu uczy? No? Kiepski pomysł. Więc no zawsze to pytanie, po co ja to podaję, czego ja uczę moje dziecko o jedzeniu, to proponując. Co dalej? Kaszki. Jezu, jakbym chciała naprawdę coś zrobić, żebyśmy wiedzieli, że dziecko nie musi jeść kaszek. Myślałam, że młody, ale chyba nie. Chyba nie. Dlaczego mówię, że kaszki niekoniecznie? Jakby kaszki są spoko, zboża są spoko, kasza manna jest spoko, płatki owsiane są spoko, kasza jaglana jest spoko. Tylko dlaczego my musimy podawać kaszki w formie zmiksowanej, oderwanej od rzeczywistości? Nie? Jakby my chcemy podać dziecku nasze domowe jedzenie. No więc właśnie, więc to są te produkty takie, które teoretycznie można, tylko po co, tak? Czy pieprz można dodać? Tak! Czy on był na liście, kochani, produktów zakazanych? Nie było. Nie było. Czy ja wymieniłam pieprz wcześniej? Nie, misiaczki, nie wymieniłam. Także wszystko inne można. Przyprawy, zioła, mięsa, nieekologiczne marchewki, porzeczki zerwane prosto z krzaka. Można podawać i strączki, można podawać warzywa wzdymające, kapustne, można podawać tofu, możesz podać mleko sojowe, możesz podać cytrusy, możesz podać alergeny, możesz podać orzechy, możesz podać pestki, możesz podać, nie wiem, jedzenie z restauracji, możesz podać awokado,
możesz podać na wyjeździe, kiedy jesteś w Grecji, w hotelu. Ja wiem, że to teraz abstrakcja, i możesz to podać, tak? Jakby tak, to wszystko możesz podać, nie? Można normalnie dostać w sklepach mięsnych, co za problem. O, słuchajcie, kochani, jakby wszyscy się gdzieś tam uczymy, skąd brać czerpać inspiracje żywieniowe? I to jest dobre pytanie, no bo jakby to jest też często problem w czasie rozszerzania diety. I to jest jeden z powodów, dla którego ja świadomie nie dałam w planerze smaków gotowych przepisów, tak? Gotowych przepisów w czasie rozszerzania diety. Dlatego, że uważam, że dziecko może od początku jeść właściwie to samo, co my. Więc nie potrzebujemy żadnych przepisów dla dziecka. W sensie dobrze czasami coś zrobić dla dziecka i dobrze jest się zainspirować. I to jest spoko. Jest dużo blogów, które dają bardzo fajne przepisy żywieniowe. Ale pamiętajcie, że my mamy włączyć dziecko do naszych rodzinnych posiłków. I teraz przechodzimy do takiej króciutkiej części dotyczącej tego, co warto podać dziecku w czasie rozszerzania diety. I co warto wprowadzać w czasie żywienia dziecka. I warto podawać rzeczy, które są oczywiście różnorodne, tak? Czyli rzeczy codziennie inne, różne, ciekawe, w różnych kolorach, dzięki którym dziecko się uczy jedzenia. Warto podawać produkty, które są nasze, domowe. W sensie nie zawsze uda nam się ugotować posiłek w domu, ale to powinna być większość domowych. To powinny być rzeczy, które wręcz możemy nam z naszego talerza podać dziecku, więc musimy siłą rzeczy trochę zmodyfikować nasz sposób żywienia. Tak, ja sobie z tego zdaję sprawę. No, ale jakby dziecko już i tak modyfikuje nasz sposób życia, więc jak zaczynamy rozszerzać dietę, to ono zaczyna modyfikować nasz sposób żywienia. Trochę od tego nie uciekniemy niestety. Więc podawajmy rzeczy, które są nasze, które są domowe, smaki, które my lubimy, które my chcemy pokazać dziecku. To jest to, co my chcemy podać dziecku w czasie rozszerzania diety, ok? I o tym myślcie, co ty chcesz podać, co ty chcesz zaprezentować. Natomiast poza tym chcemy proponować dziecku rzeczy, które są gęste odżywczo i bogate w żelazo. To są dwie rzeczy, które bardzo często nam się mylą. I to jest znowu powód, dla którego chociażby w planerze smaków znajdziecie takie dwie tabele. Tabela produktów bogatych w żelazo i tabela produktów gęstych odżywczo. Dlaczego? Że to są dwie rzeczy, które chcemy zadbać, żeby ta dieta rzeczywiście była bogata. Dlaczego? Jak my sobie myślimy o diecie niemowląt, to często nam przychodzi do głowy taka prosta rzecz, typu, że to jest taki delikatny, taki musik owocowy, który właściwie nie ma smaku, jest taki trochę mdły i nijaki, i delikatniutki dla brzuszka. I takie rzeczy podajemy niemowlętom. Bezsmakowe słoiczki, słodkie tubki, kaszka manna, która absolutnie nie ma błonnika itd., itd. Tymczasem małe dzieci mają małe żołądki i są w stanie zjeść mało pokarmu. I my chcemy mu dać taki pokarm, dzięki którym będą najedzone, dzięki którym szybko się najedzą, dzięki którym dostarczą sobie w małej objętości dużo jedzenia, dużo kalorii, dużo żelaza. Dlatego my chcemy dawać rzeczy, które mają dużo tłuszczu, chcemy dawać rzeczy, które mają dużo wartości odżywczej. Chcemy dawać mięsa, kasze, strączki, chcemy dawać warzywa takie, które mają dużo kalorii, typu bataty, buraki, ziemniaki. Chcemy dodawać masło orzechowe, chcemy dawać orzechy, chcemy dawać tahiny, chcemy dawać pestki, chcemy dawać sezam, chcemy dawać suszone owoce i tak dalej, bo te wszystkie rzeczy mają dużo kalorii, dużo żelaza jednocześnie i dzięki temu nasze dziecko w małej objętości zjada dużo wartości odżywczej, nie? Także wszystko można. I znowu, jakby kapusta, groch, od kiedy można? Kochani, wróćcie na początek tego dzisiejszego spotkania. On będzie zapisany. Spokojnie możecie do niego wracać nawet i 5 razy. Nawet Was zachęcam. Udostępniajcie go innym. Jeżeli nie był wymieniony produkt w liście produktów absolutnie zabronionych, to znaczy, że można i absolutnie warto, bo to są wszystkie rzeczy, które są naturalne, zdrowe, nieprzetworzone, domowe, po prostu kupujesz marchewkę i ją gotujesz, kupujesz fasolę i ją gotujesz, to jest wszystko wartościowe i jak najbardziej można, tak? Jak najbardziej można. No właśnie, chyba że warto, żeby czas rozszerzania diety był też czasem rozszerzania diety całej rodziny. Tak, myślę, że to też jest coś, na co warto w ten sposób patrzeć, że my wszyscy poznajemy, my wszyscy się uczymy, my wszyscy dowiadujemy się, co my chcemy jeść, nie? Pamiętajcie, że to wasze niemowlę za chwilę będzie miało 3 lata albo 2 i będzie chciało z wami siedzieć przy stole, więc zastanów się, jakie produkty chcecie jeść wspólnie wtedy.
Niemowlę chce jeść to samo, co jedzą rodzice. Dwulatek już nie. Więc my chcemy półroczne dziecko, 8-miesięczne dziecko wprowadzić do rodzinnych posiłków, żeby później jako dwulatek on już był do tego przyzwyczajony, nie? O zielonym groszku, o bezpieczeństwie, o produktach bezpiecznych i niebezpiecznych mówiłam w zeszłym tygodniu na Melisie i jak najbardziej wielkość zielonego groszku jest bezpieczna raczej, tak? Jakby to nie jest produkt niebezpieczny. Właśnie, jeżeli chodzi o alergeny, jeszcze tylko Wam powiem, nie zwlekajcie z wprowadzeniem alergenów, dobrze? Nie zwlekajcie, nie zwlekajcie z wprowadzeniem orzechów, nie zwlekajcie z wprowadzeniem pestek, ryb, glutenu, owoców morza itd., itd. To są wszystko rzeczy, które możemy wprowadzać i wręcz należy wprowadzić w pierwszym roku życia. Badania mówią, że ryzyko z alergii wzrasta z opóźnieniem wprowadzenia alergenów, czyli my chcemy wprowadzić je w pierwszym roku życia. My chcemy wiedzieć o alergii, my chcemy je wprowadzić, my chcemy je sprawdzić, a po drugie one są bardzo wartościowe. Nie, na nic nie trzeba czekać. Możesz 6-miesięcznemu dziecku podać orzeszki ziemne. Możesz, tak? Tylko w bezpiecznej formie, ale to jakby cofnij się do poprzedniej melisty tydzień temu i tam będzie wszystko o tym, jak to jest, tak? Właśnie, mnie babcie chciały zabić wzrokiem za soczewicę doprawioną zupę dyniową czy przyprawione ziołami. No dokładnie, jakby to są rzeczy, które my chcemy dawać dzieciom. Chcemy dawać dzieciom rzeczy, które są smaczne, które są apetyczne, które są ładne, dzięki którym dziecko się uczy jedzenia, dzięki którym dziecko dowiaduje się, jak wygląda jedzenie, jak smakuje jedzenie, co mogę zjeść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jakby jest dużo rzeczy, które możecie wprowadzić, jest naprawdę garstka rzeczy, których nie warto wprowadzać i jest sporo rzeczy, które możesz, ale totalnie nie są dziecku potrzebne, tak? I których możesz sobie totalnie zrezygnować i które to są takimi mitami, że one są dziecku potrzebne, typu właśnie, nie wiem, ziołowe herbatki, kaszki, chrupki kukurydziane, czy nie wiem, biszkopciki, soczki, to dziecko tego w ogóle nie potrzebuje. Nie ma żadnego najmniejszego sensu takiego z punktu widzenia żywieniowego wprowadzenia tego typu pokarmów. Możesz je zastąpić normalnym, domowym jedzeniem. Ale znowu, jakby to nie jest jakby błąd i nie ma co teraz sobie wychodzić na środek i się biczować. O Boże, moje dziecko przez 2 miesiące jadło słoiczki. No okej, jadło. To teraz masz kolejne 4 miesiące, żeby zacząć uczyć je domowego jedzenia. I luz, i po prostu zacznij, tak? I to jest chyba tyle. Tyle z takich rzeczy najważniejszych, które Wam chciałam powiedzieć. Chcę Wam przypomnieć, że planer smaków, ja nie wiem, ile ich tam w tej chwili jest w sklepie, w promocyjnej cenie, natomiast on będzie w stałej sprzedaży, tak? Planer smaków będzie w stałej sprzedaży, tak jak mówię, to jest tylko część praktyczna, część teoretyczna, to jest druga taka książka, tylko szyta, w której jest 160 stron wiedzy na temat żywienia dzieci, a to jest jakby część praktyczna, czyli takie podsumowanie każdego etapu. Jest takich 5 etapów rozszerzania diety. Jest lista produktów do wprowadzenia właśnie, czyli możecie sobie tam zaznaczać, czy ja to wprowadziłam, czy ja to wprowadziłam, czy ja to wprowadziłam, czy ja to wprowadziłam, jaka była reakcja dziecka, jakie mogę to przygotować i tak dalej, i tak dalej. No i są te plansze zewnętrzne, które będą tak ładnie oprawione i kolorowe, tak? No jakby to ja drukowałam na swojej drukarce, więc jakby to będzie wyglądało inaczej. Do tego będzie zewnętrzna okładka, która będzie zbierała te wszystkie materiały, w której będziesz mogła przechowywać przepisy, w której będziesz mogła sobie schować zdjęcie dziecka w czasie, które jak jadło, będziesz mogła sobie robić notatki, będziesz tam później mogła inny notes, inny planer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej wprowadzać. Także planer smaków, tak jak mówię, dziś jest ostatni dzień niskiej ceny. Nie wiem, jak tam jest z produktami w sklepie, szczerze mówiąc, w tej chwili. Zaraz może sprawdzę, bo to różnie bywa. Nie wszystkie się rejestrują, te Wasze zamówienia. W każdym razie, jeżeli chcecie kupić w najniższej cenie, o, pokazuje mi w tej chwili 15 planerów, bo jak mówiłam, dzisiaj dorzuciłam chyba ze 30 łącznie planerów, bo już się skończyły tak naprawdę te, które wrzuciłam w pierwszej fazie promocji, ale mówię, jak dzisiaj mam mieć live'a, no to nie będę mówić o planerze, kiedy będę mówić, że o, nie, już sorry, nie ma, już nie możecie kupić. Więc dorzuciłam trochę dla Was. Jeżeli Was to interesuje i potrzebujecie też takiego wsparcia, to zapraszam. Pamiętajcie, że w ramach planera dostajecie też takie wsparcie online. Na przykład taki live jak dzisiaj, na którym możesz zadawać pytania, będzie raz w miesiącu na grupie na Facebooku zamkniętej, tylko dla uczestników właśnie czy kursu, czy właścicieli planera. Także może warto nawet dla takiego samego live'u, który możesz zadać pytania.
Słuchajcie, chciałabym Wam teraz trochę opowiedzieć o tym, co ja jeszcze sobie planuję, więc jeżeli jakby macie ochotę zostać i chwilę posłuchać, albo zadać mi jeszcze jakieś pytanie takie generalnie właśnie związane jakby z takim merytoryką, czy tworzeniem tego produktu, czy w ogóle dotyczącym planera, to teraz jest na to czas jak najbardziej. Jakby ta sama merytoryka, jeżeli chodzi o rozszerzenie diety, to jest to wszystko, co Wam chciałam powiedzieć. Jak z pomarańczami, cytrynami, mandarynkami. Nieskończoność. Nie było na liście produktów zakazanych. Można. Fajnie, jestem z Tobą od początku, rozszerzenie diety mojego syna i mam już 3 lata i czuję spokój. Bardzo się cieszę. Trochę się nie mogę skupić, bo podziwiam, jak wyglądasz. No, przez cały dzień chodziłam w szlafroku, równo, to sobie na wieczór machnęłam makijaż i się ubrałam. A co? Można się w internecie pokazać. Ale powiem Ci Wam, że na Facebooku nie wyglądam aż tak ładnie. To też telefon jakby tak sprawia. Ja już jestem wdzięczna za tą wiedzę. Odkryłam Zuzię przy pierwszym dziecku, a teraz już mam 4 i czuję wielki spokój. Wow! Naprawdę, jakby wow, super. 4 dzieci wychowałam żywieniowo. To jest miłe, to jest miłe. Słuchajcie, więc jakby ja chcę Wam powiedzieć, że Planer Smaków jakby to jest produkt, który zrodził się w mojej głowie już kilka lat temu. Ja to sobie próbowałam odtworzyć, ale to jest na pewno 3 albo 4 lata temu pierwszy raz pomyślałam o tym, żeby stworzyć takie narzędzie do planowania dla rodziców. Miejsce, w którym możecie planować posiłki, ale też miejsce, które jakby tak krok po kroku prowadzi trochę za rączkę przez proces rozszerzania diety. Takie miejsce, w którym jakby w jednym miejscu masz wszystko, co najważniejsze i po prostu sobie z tym idziesz, planujesz, rozpisujesz i nie potrzebujesz co chwilę zadawać pytań. Natomiast najpierw to było w wersji online, później uznałam, że jakby na wersję online to jest trochę za mało, że ja bym chciała więcej, ale wydanie samodzielnie produktu fizycznego, jakby uwierzcie mi, że to jest olbrzymi trud. Jakby napisanie to jest pikuś napisać to, ale znaleźć redaktora, korektora, ilustratora, znaleźć drukarnię, która to będzie chciała wydać. Ja naprawdę nie byłam w stanie przez 1,5 roku znaleźć drukarni, która będzie chciała podjąć się tego projektu, dlatego że to nie jest tylko sama książka, dlatego że to nie jest książka na kółkach. Tam jest ta zewnętrzna okładka. Chodziło mi o to, żeby było coś, co będzie łączyło 3-4 elementy planera, gdzie będą można schować plansze, ale też inne miejsca, notatki, gdzie będzie można wykorzystać ponownie ten planer. I uwierzcie mi, że 1,5 roku szukałam drukarni, która będzie w stanie się tego podjąć. Ja nie mówię, że codziennie dzwoniłam do drukarni w Polsce, ale trochę tego było. Na szczęście pojawiła się Kasia, moja projekt menadżerka, która jakby zajęła się tym od strony takiej technicznej. Zaczęła szukać i dzwonić i wydzwaniać i dowiadywać się, u kogo można coś takiego wydrukować. I znaleźliśmy małą drukarnię Poligraf w Łodzi, u ludzi po prostu z sercem i zakochanych w papierze, zakochanych w produktach, które tworzą. Którzy powiedzieli, jasne, jakby nie ma problemu, my to zrobimy, my mamy pomysł. I wiecie, jaki mieli pomysł? To jest niesamowite, ja wam o tym już mówiłam, nie mam tutaj żadnej tego, nie mogę wstać. Generalnie wymyślili na bazie okładki do płyty CD. Rozumiecie, jakby jak jest okładka taka złożona do płyty CD, ona się tak rozkłada i tu masz włożoną tam kartkę z jakimś tam, nie wiem, notesik taki, czy tam takie informacje, kto jest autorem, tu masz tą płytę CD, która się wyjmuje i oni wymyślili, że coś takiego można przełożyć na ten planer, tak? I to było niesamowite, że wyszli z takim pomysłem, inicjatywą i coś takiego mniej więcej powstanie. To będą taka okładka, w którą możesz wsuwać te części, ale też w tej okładce możesz właśnie przechowywać sobie po prostu przepisy. Albo później, jak już skończysz rozszerzanie diety, to wziąłeś jakikolwiek notes, tak? I sobie po prostu ten zwykły notes też tam wsadzić i przechowywać. A zatem to było niesamowite. I jak Wam opowiadałam, naprawdę tak z potrzeby serca, ostatni tydzień opowiadałam Wam o osobach, które wspierały ten planer. I opowiadałam Wam i o Kasie, mojej projekt menedżerce, i o Gosi, która tworzyła, jakby składała ten produkt. Opowiadałam Wam o Dominice, która stworzyła piękne ilustracje. No zobaczcie, jakie to są piękne ilustracje. Że nie mogę Wam pokazać tej okładki zewnętrznej, bo tam jest najpiękniejsza tych pięknych ilustracji. Ale nawet tutaj, jakby te wszystkie ilustracje i wszystkie napisy są napisane typograficznie właśnie przez Dominikę z grafiki Bajmika, więc jakby jest to jej wielka praca. I opowiadałam Wam o Kasi, mojej projekt menadżerce, o drukarni Wam opowiadam. O, widzę, że tracę ostrość na Facebooku. Halo.
Halo. Dobra, jestem. Jest ostrość na kamerze. Opowiadam o drukarni i naprawdę tak jest bardzo, bardzo, bardzo potrzeby serca. Chciałam Wam o tym opowiedzieć, bo to jest projekt, którym naprawdę dużo mnie kosztował i bardzo się cieszę, że on jest dopięty. On powinien się pojawić u Was w domu mniej więcej za jakieś 2 tygodnie. Jeszcze się drukują materiały. Jak się tylko wydrukują, to lecą do firmy dystrybucyjnej i ona będzie to do Was wysyłać. Natomiast ponieważ jakby widzę zainteresowanie tym planerem i mam nadzieję, że on zostanie po prostu w stałej sprzedaży i sobie będzie cały czas kolejne pokolenia osób rozszerzających dietę będą po niego sięgać, taką mam nadzieję, to planuję sobie i mam w głowie, żeby serię tego typu rozszerzać, tak? Czyli tak jak mamy w tej chwili pod tytułem planera smaków jest planujemy rozszerzanie diety i dotyczy osób, dzieci rozszerzających dietę, to ja mam takie marzenie, żeby wyjść później z planerami podobnego typu też do starszych dzieci, tak? Czyli do na przykład dzieci w okresie neofobii, czyli książka z wiedzą o tym, jak radzić sobie z neofobią, jak radzić sobie z wybiórczością pokarmową małego dziecka, taką, że tak powiem, umiarkowaną, nie? Czyli nie chodzi o wybiórczość pokarmową, która jakby sprawia, że dziecko i nie je nic i potrzebuje terapii karmienia po prostu, ale taką, którą mierzy się 80-90% rodziców. I do tego oddzielny planer właśnie do planowania posiłków rodzinnych, w których trzeba uwzględnić potrzeby 2-3-latka. Są tu jacyś rodzice 2-3-latka, 4-latków, którzy jakby wiedzą, jakim czasami trudem jest uwzględnienie potrzeb takiego 2-3-latka, bo on ziemniaczki ok, ale tylko w takiej formie i tak dalej, i tak dalej. Ale też z pomysłami na oswajanie jedzenia, z pomysłami na rozmowy z dzieckiem o jedzeniu, na zabawy jedzeniem. Tak więc jakby mam taki sobie pomysł w głowie, żeby iść dalej w te produkty i żeby stworzyć też dla Was właśnie coś takiego dla dziecka w okresie neofobii. Na tej samej zasadzie plansze do powieszenia na lodówce, na przykład z detektywem smaków. Detektywa smaków w tej chwili można pobrać za darmo, ale może za chwilę będzie właśnie w formie drukowanej, tak? Planer, w którym będziecie mogli zapisywać rodzinne posiłki, gdzie będziecie mogli sobie zapisywać to, co ja nazywam znaczy nie tylko ja, jakby no to jest oficjalna nazwa, budowania mostów, czyli przechodzenie od jednego produktu, które Twoje dziecko lubi, do kolejnego i do kolejnego i do kolejnego, nie? Czyli jakby Twoje dziecko lubi ziemniaki, jak sprawić, żeby z tych ziemniaków przejść do lubienia buraków? No takie sobie coś wymyśliłam. Na razie tego w ogóle nie ma, w sensie to jest tylko i wyłącznie w mojej głowie. Natomiast dużo zależy od tego, jakby jak pójdzie sprzedaż tego. Jeżeli wszystko się uda, jakby ja na razie jeszcze nie zarobiłam ani grosza. Nie będę ukrywać. Jakby pod względem finansowym jest to ogromnie duży nakład finansowy. Wydrukowanie tego planera. Sam druk tych trzech części z okładką, z tymi planszami zewnętrznymi, czysty druk to jest ponad 70 zł, tak? Więc jakby nie dziwcie się też, że on kosztuje, ile kosztuje. W tej chwili 139 zł, ale od północy 169 zł i ta cena raczej nie będzie schodzić w dół. Dlatego, że po prostu to jest drogi produkt, tak? To jest drogi produkt. Pytacie też o to, pytacie, byłoby super, super pomysł, no właśnie, więc jakby cieszę się, że też to piszecie, jakby to mi też daje motywację, w ogóle ja tak mam, ja to najchętniej to bym wymyślała nowe produkty. Sprzedaż wyłączona, to znaczy, że się prawdopodobnie sprzedały wszystkie planery w przedsprzedaży, jeżeli tak jest napisane. Ja nie mam podglądu w tej chwili, ale chyba powinno jeszcze coś być. W tej chwili, chyba że się równolegle sprzedają, tak? Po prostu. Dobra, a co mi tam? Dorzucę Wam jeszcze z 10, co? Jak widzę, że kupujecie. Natomiast jakby ten pomysł z planerami dla kolejnych grup dzieci, nie? Dla dzieci, nie wiem, tam wieku właśnie 3-4 latków, a potem taki rodzinny planer, no to jest coś, co jest na razie w mojej głowie. To jest tylko i wyłącznie w mojej głowie, nie ma nic o tym, nic na ten temat, ale domyślam się, że to by się przydało, nie? Jakby domyślam się. 2-latka, dosyć wybredna. Tak, jakby ja pamiętam ten etap. Jakby szpina kożerca nadal ma swoje
tak, albo nie, albo uła, nie mam ochoty. Oczywiście, ale on ma już 5 lat, umówmy się, to już jest chłop, jakby to już nie jest ten sam poziom, co dwulatka czy dwulatek, który nie chce zjeść buraczków, bo przecież na nich leży jeden listek w koperku i po prostu nigdy tego nie zjem. Więc jeżeli mi podopingujecie, jeżeli jakby dacie mi sygnały, że tak, warto, próbuj i tak dalej, to mam nadzieję, że się uda rzeczywiście w przyszłym roku stworzyć podobne narzędzie też dla starszych dzieci. Też takie właśnie trzyczęściowe z okładką. Ja w ogóle mam dużo pomysłów w głowie. Jakby mówię, no tak mam, że ja wymyślam nowe pomysły, a najgorsze jest to, że trzeba je potem zrealizować. Najgorsze jest, że trzeba je potem pokazać światu. To jest najgorsze, po prostu najgorsze. Ja bym robiła projekty, je drukowała i sobie chowała do szuflady, żeby nikt ich później nie musiał oceniać, nie? Bo jakby największy lęk to jest to, że ktoś na to spojrzy i ci powie, ale w barachło, nie? I najgorsze jest to, że wyłuskasz i tak tą jedną osobę, która ci to powie, z 500 innych, którzy ci powiedzą, wow, super, niesamowite, i ci to zepsuje dzień. Jakby klasyk, nie? Ja tak mam często, więc staram się oczywiście nad tym pracować, staram się na to nie patrzeć w ten sposób. Ale tylko tak Wam daję znać, że bardzo doceniam Wasze wszystkie sygnały, które do mnie piszecie, Wasze wszystkie opinie, czy podziękowania, czy po prostu takie jakby super, dzięki, jakby to jest ważne dla mnie, co Ty robisz, bardzo to doceniam. Nie zawsze pewnie, nie wszędzie i nie zawsze jestem w stanie odpisać, być może jest dużo wiadomości, na które nie odpisałam i przepraszam, natomiast po prostu często nie jestem w stanie, ale wszystkie są dla mnie ważne i wszystkie doceniam i za wszystkie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Brzmiało to trochę jak na spowiedzi, ale okej. Okay. Dobra, kończę chyba powoli, bo już tracę głos, a jutro też mam konsultację jeszcze. Chcę Wam tylko powiedzieć, że dziękuję Wam bardzo za całe to wsparcie w trakcie ostatnich 2 tygodni przedsprzedażowych. Mam nadzieję, że Was nie umęczyłam promocją planera smaków, bo wiem, że jakby to jest długa promocja i 2 tygodnie słuchać o tym, że jest planer smaków, ale to jest tak, jak ja napisałam gdzieś tam, że to jest tak, jak się rodzi małe dziecko, nie? Jakby masz ochotę wszystkim wszędzie pokazać, po prostu o, zobacz, jaki słodziak! Widzisz, moje dziecko odbeknęło, moje dziecko opuściło bączka. To ja tak mam z planerem smaków w tej chwili. Jakby po prostu zobaczcie, jakie to jest słodkie i w ogóle. Nie? Także wybaczcie, sorry. Już powoli będę się wycofywać z planera smaków, wchodzić w kolejne projekty. Dziękuję Wam za Waszą cierpliwość, za wsparcie i za to, że tutaj nadal jest prawie 80 osób mnie słucha i to też jest dla mnie jakby super. I jest dla mnie mega, mega, mega miłe. Aha, ale w ogóle to jeszcze będziemy mieć dla Was niespodziankę z Martą Kostką. Niedługo będziemy o tym oficjalnie mówić, także planer smaków to niekoniecznie będzie jedyny fizyczny produkt w przyszłym roku, tak Wam tylko zdradzę, więc coś tam się jeszcze pojawi. Mam nadzieję, że nam starczy energii i sił na wszystko, żeby to wszystko zrealizować, tak? A teraz chyba będziemy kończyć, kochani. Będziemy kończyć i idę chyba w takim razie napić się wina i mam nadzieję, że niedługo już do Was dotrze ten planer. I że spędziliście miły wieczór i dziękuję Wam bardzo serdecznie. Natalia pisze, że zamówione i się cieszę strasznie. Dzięki Wam bardzo. Naprawdę wielka wdzięczność dzisiaj i bardzo mi jest miło, że mogłam z Wami po prostu pogadać. To jest takie miłe móc sobie pogadać, nawet tak samemu do siebie. No dobra, to lecę w takim razie, już się dłużej nie żegnam, dłużej Was też nie trzymam. Dziękuję Wam bardzo, ściskam Was każdego z osobna i wszystkich naraz. Do usłyszenia. Aha! Jeżeli chodzi o poranną melisę w przyszłym tygodniu, a nie, w sumie jeszcze dwie ważne rzeczy, tylko Wam chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o poranną melisę w przyszłym tygodniu, to nie wiem jeszcze, w sensie ja i będę już pewnie u rodziców, ale nie będę miała opieki nad Stefan, nad szpinakożercą, także także nie wiem. Może wieczorną zrobimy znowu, a może po prostu nie zrobimy w przyszłym tygodniu melis. Tak też może być. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że tak, będzie możliwość niedługo kupna też podzielonych części planera, tak? Ale to dopiero w połowie stycznia pewnie albo gdzieś, na pewno nie w tej chwili. Chcę je udostępnić również oddzielnie, możliwość do kupienia, ale to mówię, dopiero później. Dobra, to tyle. Na tyle. Dzięki, dobranoc, trzymajcie się, pa, 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 kończę, kończę, pa, pa.